tym nagraniu zajmiemy się omówieniem procesu rozpuszczania i wytrącania osadów. Załóżmy, że mamy pewną ilość chlorku sodu. Chlorek sodu jest to sól zbudowana z kryształu jonowego. W skład kryształu chlorku sodu wchodzą kationy sodu i aniony chlorkowe, połączone ze sobą za pomocą wiązań jonowych. Stosunek molowy kationów do anionów wynosi 1:1, czyli na 1 mol kationów sodu przypada 1 mol anionów chlorkowych. A co za tym idzie, na 1 kation przypada 1 anion. Po umieszczeniu chlorku sodu w zlewce z wodą zaobserwujemy rozpuszczanie się chlorku sodu. W tym układzie chlorek sodu to substancja rozpuszczona, a woda to rozpuszczalnik. Pamiętaj o tym, że woda jest cząsteczką o budowie polarnej. Atom tlenu ma większą wartość elektrojemności niż atom wodoru, przez co wiążąca para elektronowa jest przesunięta w kierunku atomu tlenu. Dochodzi do polaryzacji wiązania. Tlen jest obdarzony częściowym ładunkiem ujemnym, natomiast na każdym z atomów wodoru znajduje się częściowy ładunek dodatni. Po umieszczeniu chlorku sodu w wodzie, częściowy ładunek ujemny tlenu zaczyna oddziaływać z ładunkiem dodatnim kationów sodu. Cząsteczki wody zaczynają otaczać kation sodu. Dochodzi do powstania oddziaływań ion dipol, które uniemożliwiają oddziaływania elektrostatyczne pomiędzy kationem i anionem w krysztale. Dochodzi do dysocjacji związku o budowie jonowej. Mamy tu do czynienia z procesem solwatacji, w którym jon jest otoczony i stabilizowany przez cząsteczki rozpuszczalnika. Póki co skupiłam się tylko i wyłącznie na kationach sodu. Jednak w przypadku anionów chlorkowych sytuacja jest podobna, z tą różnicą, że aniony będą otaczane przez cząsteczki wody, zorientowane tak, aby w pobliżu anionu znalazły się atomy wodoru, które mają cząstkowy ładunek dodatni. Ponownie powstają oddziaływania ion dipol. Anion chlorkowy jest otoczony przez cząsteczki wody. Ponownie mamy do czynienia z procesem solwatacji. Zapisz równanie reakcji dysocjacji. Pod wpływem cząsteczek wody stały chlorek sodu dysocjuje na kation sodu i anion chlorkowy. Teraz załóżmy, że poza zlewką z wodnym roztworem chlorku sodu mamy jeszcze zlewkę z wodnym roztworem azotanu 5 srebra. Ta sól również dobrze dysocjuje. W roztworze znajdują się kationy srebra i aniony azotanowe 5. Teraz załóżmy, że mieszamy ze sobą zawartość obu zlewek. W trakcie mieszania ze sobą roztworu chlorku sodu i azotanu 5 srebra w pewnym momencie jesteśmy w stanie zaobserwować mętnienie roztworu i wytrącanie białego osadu. Co ciekawe, osad ten po pozostawieniu na świetle dziennym zaczyna z czasem przyjmować barwę szarą. Ale to temat już na inne nagranie. Obserwujemy wytrącenie się białego osadu, ponieważ w trakcie mieszania ze sobą obu roztworów dochodzi do zajścia reakcji chemicznej pomiędzy zawartymi w nich zdysocjowanymi solami. Zapiszmy równanie tej reakcji chemicznej najpierw w sposób cząsteczkowy. W wyniku reakcji chlorku sodu z azotanem 5 srebra powstaje chlorek srebra i azotan 5 sodu. Okazuje się, że ten biały osad, jaki zaczyna się wytrącać po zmieszaniu chlorku sodu z azotanem 5 srebra, to trudno rozpuszczalny w wodzie chlorek srebra. Zapiszmy teraz równanie reakcji w sposób pionowy. Obie sole, jakie wzięliśmy do reakcji, są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Przed zajściem reakcji chemicznej mamy do czynienia z kationami sodu, anionami chlorkowymi i kationami srebra oraz anionami azotanowymi 5. Natomiast po reakcji w roztworze znajdują się już tylko kationy sodu i aniony azotanowe 5. Natomiast kationy srebra połączyły się z anionami chlorkowymi, w wyniku czego powstał osad – chlorek srebra. Aby pokazać, jakie jony tak naprawdę biorą udział w reakcji chemicznej, należy zapisać równanie reakcji w sposób jonowy skrócony. W tym zapisie skracamy to, co powtarza się po stronie substratów i produktów w zapisie jonowym. Po obu stronach w równaniu reakcji mamy zapisane kationy sodu i aniony azotanowe 5. Dlatego też nie uwzględniam ich już w zapisie skróconym. Okazuje się, że w całym układzie reagują jedynie aniony chlorkowe z kationami srebra, w wyniku czego powstaje trudno rozpuszczalna w wodzie sól. Chlorek srebra.